Przestępcom chodzi o to, aby skłonić ofiarę do przekazania pieniędzy nieznajomemu, mimo że będzie widziała oszusta po raz pierwszy w życiu. Z danych policji wynika, że osoba oszukiwana najczęściej przekazuje pieniądze obcej osobie, która pełni rolę tzw. odbieraka. Sprawca ten podaje się za dobrego znajomego, rzekomego wnuczka lub inną zaufaną osobę, np. maklera giełdowego, pracownika banku lub sklepu. Odbierak po przybyciu do oszukiwanej osoby przekazuje telefon komórkowy, umożliwiając w ten sposób ponowną rozmowę z rzekomym wnuczkiem, co ma dodatkowo uwiarygodnić konieczność przekazywania pieniędzy. Pamiętaj, nie dzwoń z telefonu odbieraka. To kolejny sygnał, że jest coś nie w porządku i należy natychmiast powiadomić policję. Gotówka i kosztowności przekazywane są w miejscu zamieszkania oszukiwanej osoby albo na ulicy bądź w placówkach bankowych. Zdarza się, że sprawcy przyjeżdżają po swoje ofiary taksówkami, z którymi razem jadą na przykład do banku w celu dokonania przelewu i pobrania gotówki. Pożyczki na prośbę telefonisty mają również formę przelewów bankowych na podane konta przelewów błyskawicznych, usługa Poczty Polskiej, jak również przelewów za pośrednictwem instytucji przekazujących pieniądze na odległość, np. Eastern Union. Oszukiwana osoba dokonuje przelewu na rachunki bankowe zakładane na tzw. słupy, czyli osoby, które za drobną opłatą zakładają rachunki bankowe na swoje personalia, po czym udostępniają je oszustom. Udostępniają im także karty bankomatowe z kodami PIN, umożliwiając łatwe podjęcie gotówki. Pieniądze z takich rachunków wypłacane są natychmiast po zrealizowaniu przelewów przez oszukiwaną osobę. Na tzw. słupy z reguły są wybierane osoby bezdomne. W przypadku przelewów dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Eastern Union, oszust, tzw. telefonista, dzwoni i namawia osobę oszukiwaną do podjęcia kodu umożliwiającego oszustowi natychmiastowe podjęcie pieniędzy w dowolnym urzędzie pocztowym lub placówce Eastern Union. Po wyłudzeniu pieniędzy telefonista, chcąc zyskać na czasie, telefonicznie potwierdza odbiór gotówki i kolejny raz zapewnia o bardzo szybkim i osobistym zwrocie pożyczki. Takie zachowanie powoduje, że oszukani uświadamiają sobie fakt, że padli ofiarą przestępstwa dopiero, gdy nie następuje zwrot pieniędzy w obiecanym terminie. Oszuści wykonują do swoich ofiar bardzo dużo połączeń telefonicznych w krótkich odstępach czasu w celu wywarcia presji psychologicznej i nakłonienia do szybkiego przekazania pieniędzy. Takie częste telefony mają także utrudnić osobie poszukiwanej.